Opowieści z lasu. Odcinek 24. Leśne rozmowy na moście w ubogiej. Tekst ojciec dr Tomasz Szymczak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że wojewoda wspólnie z biskupem zdecydowali o tym, że czas najwyższy na rozpoczęcie przygotowań. Do czego? Do jubileuszu roku 2033. Dwa tysiące lat od Paschy, od zmartwychwstania. W 1933 obchodzono jubileusz, to pewnie w 2033 będzie się obchodzić jubileusz. Wśród wielu inicjatyw, jakie wymyślili, miała być i ta dotycząca ośmiu błogosławieństw. Wojewoda nie wiedział jeszcze jak ugryźć ten temat, ale pamiętał, że na trasie spływu kajakowego Brdą natknął się na wieś, która nazywa się Uboga. I mu się skojarzyło, że może warto skonstruować jakiś szlak turystyczno-pielgrzymkowo-edukacyjny, szlak ośmiu błogosławieństw. Podzielił się tym pomysłem z włodarzami Chojnic, bo to blisko Rytla, a u Boga blisko Rytla, no i w ogóle w powiecie chojnickim. A włodarze Chojnic zlecili wszystko pani Bożence z działu promocji miasta, a pani Bożenka wymyśliła, że skoro tak się sprawy mają, to idzie do znajomego księdza Jana Zwierzaka, proboszcza z Funki, i razem poszli do Włodka, leśnego pustelnika, który mieszka w Konigurtku. Wyłuszczyli temat i zaprosili do współpracy. Włodek nie zastanawiał się długo. Wszedł w tę współpracę. Podobało mu się wymyślanie nowych rzeczy. Jak tylko Bożenka z księdzem Janem odmaszerowali, wziął wielki arkusz papieru i rozrysował sobie błogosławieństwa. Każde z ośmiu błogosławieństw składa się z trzech części. Pierwsza część to słowo błogosławiony. Druga to opis jakiejś sytuacji w jakiej znajduje się ów błogosławiony. Trzecia też część dotyczy jakiejś obietnicy. Błogosławiony to ktoś, kto jest mądry, bo wie, jak żyć w określonej życiowej sytuacji. Niezmiernie istotne jest podkreślenie, że ktoś, kto jest błogosławiony, nie jest błogosławiony dlatego, że znajduje się w jakiejś określonej sytuacji. Jest błogosławiony, bo na horyzoncie jest jakaś obietnica i dlatego potrafi sytuację kryzysową przeżyć inaczej, wbrew zwyczajowej chłopskiej logice. Ubodzy w duchu nie są błogosławieni dlatego, że są ubodzy w duchu, ale dlatego, że do nich należy królestwo niebieskie. Jeśli płaczę, to nie płacz jest powodem mojego szczęścia, błogosławieństwa. Jeśli płaczę, to jestem błogosławiony dlatego, że na horyzoncie pojawia się pocieszenie. I to właśnie dzięki tej obietnicy mogę mój płacz w niegłupi sposób przeżyć. Nie są błogosławieństwem płacz, prześladowania, zamieszki, brak sprawiedliwości. To nie są żadne powody do bycia szczęśliwym. To są tylko jakieś warunki, to są jakieś okoliczności. Mogą być trampoliną do szczęścia, jeśli z horyzontu mojego myślenia nie wymarzę obietnicy. Jeśli wejdę w daną sytuację, okoliczność, z innym nastawieniem niż tym, który podpowiada zwykła logika, zwykły zdrowy rozsądek. Druga część błogosławieństwa to zatem opis jakiejś sytuacji, której doświadczamy wszyscy. Któż z nas. Nie czuł się nigdy zmiażdżony przez okoliczności. Któż z nas nie czuł się nigdy stłamszony przez trudności i doprowadzony do płaczu? Te okoliczności nie są same w sobie niczym pożądanym, nie są niczym wspaniałym, ale ponieważ na horyzoncie jest jakaś obietnica, to mogą stać się trampoliną, skrzyżowaniem, z którego można pojechać do błogosławieństwa, do szczęścia. Jakie są te obietnice, które pojawiają się w trzeciej części błogosławieństw? Posiądą królestwo, będą pocieszeni, posiądą ziemię, otrzymają miłosierdzie. Wiele z tych obietnic jest w formie biernej. Będą pocieszeni. No dobrze, ale przez kogo? Często, kiedy Biblia używa strony biernej, to po to, aby powiedzieć, że działać będzie Bóg. Mateusz pisze swoją Ewangelię dla chrześcijan pochodzących z Judaizmu i nie chce użyć imienia Bożego. Ale wie, że jeśli napisze, będą pocieszeni, to każdy z jego czytelników doskonale będzie wiedział, że kryje się za tym Bóg. Moglibyśmy zatem przetłumaczyć niektóre błogosławieństwa tak: nawet ci, którzy płaczą, mogą być szczęśliwi, jeśli uwierzą, że Bóg ich pocieszy. Nawet ci, którzy odkryli, że są ubodzy do szpiku kości, mogą być szczęśliwi, jeśli uwierzą, że i dla nich jest królestwo niebieskie. Włodek wsiadł do swojej czarnej pandy z napędem na cztery koła. To była jeszcze ta stara, kwadratowa wersja, nie ta nowa, okrągła i wymodelowana. Nie było w niej niczego, co znajduje się na wyposażeniu nowoczesnych samochodów, ale mu to nie przeszkadzało. Klima, radio i tak dalej. To nie było coś, co go interesowało zbyt mocno. Ważniejsze było to, że w terenie sprawowała się wyśmienicie, no i jak coś się popsuło, a psuło się rzadko, to było wiadomo, co się popsuło: zero elektroniki. Było w lesie przewagą. Włodek pojechał w stronę ubogiej. Trzeba było dojechać do Rytla, potem chwilkę pąknąć przez wieś krajówką w stronę Gdańska, a potem skręcić przed kanałem na zapędowo. Nie można się zapomnieć, bo jak ktoś skręci za kanałem, a nie przed, to pojedzie w stronę wioski Jaty i droga odbije od kanału. Trasa była pusta. Abba Włodek jechał powoli, bo jeszcze leżało trochę śniegu. Trasa biegła w pobliżu wielkiego kanału brdy. Mieszkańcy okolic przyzwyczaili się już do tej konstrukcji i dlatego z zaciekawieniem obserwowali ruch turystyczny, który był w jakiś sposób produkowany przez kanał. Przyznał, że coś w tym było. Może nie był tak słynny jak kanał sueski albo ten panamski, ale i tak tutaj, w lasach między chojnicami, Czerskiem i Tucholą, komuś chciało się wykopać 30-kilometrowy dół głęboki na jeden metr, po to, aby przyprowadzić wodę na pola. Dzisiaj pewnie mówiono by o tym kanale w kategoriach superekologicznych. Kanał skonstruowano po to, aby nawodnić łąki. Łąki miały dać siano, a siano miało zostać zeżarte przez konie. Na przykład te wojskowe. Dzisiaj zastanawiamy się nad paliwem wodorowym, a w XIX wieku przekopano las po to, aby urosła łąka, a potem zrobiono siano, czyli paliwo dla koni. Zielona inwestycja w energię odnawialną. Zatrzymał pandę w okolicach wioski uboga przy drewnianym moście. Przepiękna pogoda. Nastrajała pozytywnie. Włodek przespacerował się w stronę mostu. Ku jego zdziwieniu nie był sam. Na moście siedziała jakaś postać. Nogi zwisały jej z mostu i oparta była o barierki. Wyglądała na zmęczoną i zrezygnowaną, bo plecy były wygięte w pałąk, a głowa zwieszona. — Wszelki duch Pana Boga chwali! — zakrzyknął z daleka. — I... i jak o chwale? Odpowiedziała postać nieco zdziwiona. Włodek zdziwił się również, że głos odpowiedział na starożytne wezwanie. Nie boi się pani tu tak sama w lesie siedzieć. Nie no, nie myślałam, że ktoś będzie po moście o tej godzinie dnia chodził i to w środku zimy. A tam środek zimy, westchnął włodek. Wiosna już na horyzoncie. Włodek przysiadł się do dziewczyny siedzącej na moście. Zachował bezpieczną odległość przepisaną normatywą antykowit. Postać poprawiła maseczkę. Ja już nie daję rady z tymi maseczkami, z tym całym covidem. Zosia jestem z Gdańska. A, a pan? No ja jestem Włodek z lasu. No i co pan tu robi? No mieszkam obok w leśnej chatce, a tutaj sprawdzam, czy most jeszcze w dobrym stanie. A, a pani co robi? Ech, z miasta musiałam na chwilę wyjechać. Już nie daję rady. Przepraszam, że tak się od razu panu w środku lasu zwierzam, ale jakoś dobrze panu spod maseczki patrzy. Włodek widział, że leśna nieznajoma, spotkana w środku lasu na wysokości wsi uboga, ma ochotę pogadać. A dziękuję za tak miły komentarz. A ponieważ słuchał bardzo uważnie, postanowił pociągnąć temat zasygnalizowany przez leśną nieznajomą. To z czym pani sobie radnie daje, że z gdańska pani do środka lasu przyjechała i tutaj na moście siedzi? Rady nie daje. Za dużo na łeb sobie wzięłam. Pracuję jak głupia. Po pracy zajmuję się domem. Ale po prostu już chyba nie ogarniam. Wszyscy czegoś ode mnie chcą. W pracy 200% normy. Rodzina cały czas coś czegoś chce. A jak raz w życiu mówię, że nie daję rady, to wszyscy obrażeni. Pracuj, haruj, nie śpi, a jak człowiek pozwoli sobie na dwie minuty relaksu, to wielkie halo. Dlatego wziąłem sobie urlop, przyjechałam sobie do lasu i zaraz wracam, żeby zrobić obiad mężowi i dzieciom, rodzicom, którzy mieszkają obok i od czasu do czasu wpadają na obiad do nas. Ale. Potrzebowałam tego momentu, żeby się skoncentrować, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czego ja właściwie w życiu chcę i po co tak biegam. No i odpowiedziała sobie pani. No jeszcze nie, ale już sama wycieczka do lasu i na wdychanie się świeżego powietrza jest zbawienne. Włodek pomyślał sobie, że to, o czym opowiadała pani Zosia, można byłoby dobrze skomentować tym, co się kryło w pierwszym błogosławieństwie. Przyjechał tutaj po to, aby rozpocząć myślenie o błogosławieństwach, a tu proszę. Wie pani, ja tu sobie przyjechałem dlatego, że mi urząd miasta w Chojnicach zlecił pewną robotę. No nie będę się w szczegóły zagłębiał, ale chodzi o to, żeby postudiować troszkę. Osiem błogosławieństw muszę postudiować, żeby przygotować szlak pielgrzymkowy. Mógłby zacząć się tutaj, w ubogiej, bo pierwsze błogosławieństwo mówi o ubogich w duchu. Ja mam wrażenie, że panią mi tutaj z nieba przysłano. W jakim sensie? No w takim sensie, że to błogosławieństwo to, to chyba dla pani jest. No, niech pan mówi. No, błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. No, wie pani, to, to nie jest tak, że sama sytuacja ta, że jestem ubogi w duchu, sprawia, że jestem błogosławiony. No, ale sposób, w jaki przeżyję tę sytuację. I ta sytuacja ubóstwa może stać się okazją do tego, żeby doświadczyć błogosławieństwa. Ale może i być bardzo niebezpieczna. Ubogi w duchu, no, no, no kto to jest. No, no pewnie ktoś, kto niczego nie ma Odpowiedziała pani Zosia Ktoś, kto nie ma niczego no Może jakoś w środku, skoro jest ubogi w duchu Aha Mogę się najpierw przyjrzeć temu w duchu? Widzi pani, bo Biblia mówi o człowieku Że jest złożony z ciała i ducha Ale używa też opisu, w którym są trzy części Duch, dusza i ciało Duch jest tym, co najgłębsze Jest najtajniejszą częścią człowieka Być ubogim w duchu to znaczyłoby zatem być ubogim w tym, co najgłębsze, w tym, co najtajniejsze, w tym, co najbardziej intymne nie mieć po prostu niczego. I ubogi to ktoś, kto musi żebrać. Wie pani, w starożytności to społeczeństwo dzieliło się na trzy warstwy ja zresztą chyba nadal się dzieli. Pierwsza warstwa to byli bogaci to byli tacy, którzy nie musieli pracować, żeby żyć żyli tak jak dzisiaj, pewnie, z inwestycji, z procentów, z pracy innych. A nawet jeśli pracowali, to tylko dlatego, że, że chcieli, a nie dlatego, że musieli. Potem są ci, którzy są ani biedni, ani bogaci, to są ci, którzy pracują, muszą pracować, żeby żyć. I wreszcie są ci, którzy nie mają możliwości pracowania, bezrobotni z przymusu, ci, którzy nie mają ziemi, nie są w stanie niczego uprawić. Oni żyją z zasiłku, żyją z ofiar, żyją z jałmużny. Ubogi w duchu to zatem ktoś, kto wie, że tak naprawdę jest żebrakiem, że żyje z zasiłku, że ma ograniczenia, że nie ma wszystkiego, że musi poprosić. A zatem ubóstwo w duchu to by było jakieś doświadczenie ograniczenia, limitu, granic możliwości. No i wszyscy chyba tego doświadczamy, a pani mi tutaj przed chwilą potwierdziła, że nie daje pani rady, że jest pani w jakimś limicie, jakieś granice pani osiągnęła. No, taka jest moja sytuacja. To co? Chce mi pan powiedzieć, że jestem w sytuacji ubogiego w duchu? No i co się z tym robi? Ja, jak jak niby mam doświadczyć tego błogosławieństwa? No właśnie, widzi pani, w tej sytuacji są dwa wyjścia. W zależności jaki sposób podejścia do tej sytuacji wybiorę, doświadczę albo błogosławieństwa, albo jakiegoś niebłogosławieństwa. Mogę to moje ubóstwo odrzucić, przestraszyć się tego ubóstwa. Próbować pokazać całemu światu, że nikogo nie potrzebuję i że dam radę. Wie pani, jakie niebezpieczeństwo się tutaj kryje? Niebezpieczeństwo chciwości. Bo jeśli nikogo nie potrzebuję, jeśli nie uznaję swojego ubóstwa, to znaczy, że muszę zadbać o siebie sam. A to znaczy, że będę potrzebował środków. Skoro nikt do mnie ręki nie wyciągnie, to muszę skonstruować zabezpieczenia, których nikt mi nie zabierze. A zatem będę zbierał, akumulował. Skoro nie chcę uznać, że jestem żebrakiem, to zainwestuję też wszystkie możliwe środki, żeby zaprezentować się jako ktoś, kto jest obdarzony super superwspaniały. super wspaniały. Będę szukać sławy. Hmm, wie pan, zaczynam się odnajdywać w tym, co Pan mówi. A, a widzi Pani, a błogosławieństwo mówi, że mogę sobie pozwolić na słabość. Że mogę sobie pozwolić na zaprezentowanie słabości, że mogę poprosić o pomoc. No niech Pani sama przyzna. Jak ktoś jest silny jak wół, to litości nie, nie wzbudza, nie wzbudza czułości. A jak ktoś jest mały, nieduży, jak dziecko, jak niemowlę, to od razu chcemy pomóc. Serce nam się na kawałki kroi. Wie Pani, wyznam coś. Zakachała się kiedyś we mnie taka jedna dziewczyna. Znaliśmy się milion lat, ale dopiero jak sobie nogę w kolanie pokiereszowałem, to się zakochała. Może pierwszy raz w życiu zobaczyła, że jestem jak żebrak, że jestem w stanie funkcjonować tylko dzięki pomocy innych. Ta moja słabość przyciągnęła jakąś czułość. Błogosławieni, ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Kto uzna swoją słabość, kto nie boi się wyciągnąć ręki po pomoc, to ją znajdzie. Królestwo Niebieskie to przecież Bóg, który jest blisko ze swoją miłością. Zosia zastanowiła się przez chwilę. No, z tego, co pan mówi, wynika, że mam nie bać się tego, że nie daje rady. Ale pierwsza reakcja jest taka, że spróbuję jeszcze trochę, że muszę dać radę, ale to faktycznie, tak jak pan mówi, prowadzi tylko i wyłącznie do jeszcze większej samotności i izolacji. A no właśnie. Błogosławieni, którzy nie boją się uznać swojej słabości, przyznać do słabości, są szczęśliwi, bo spotkają pomoc. Pani Zosia rozchmurzyła się nieco, wyprostowała się i siedziała jakoś z większą energią. O ile można siedzieć z większą energią, ale tak jakoś właśnie siedziała. Wie pan, nie wiem, kto mi tu pana przysłał. Opatrzność? Może? Wie pan, co zrobię? Ja sobie wsiądę do samochodu i śmignę do domu i spróbuję sobie pomedytować jeszcze troszkę nad tym błogosławieństwem. I nie próbować już tak sama, z siebie, bez pomocy. No właśnie, bo to błogosławieństwo to przecież dobra nowina. Tutaj, wie pani, dobra nowina jest taka, że ubóstwo nie jest czymś, co mnie dyskwalifikuje. Wręcz przeciwnie, może stać się pomostem, trampoliną, odskocznią do spotkania kogoś, kto mi pomoże, kto wyciągnie w dłoń. Ubodzy w duchu mogą spotkać Boga. Zosia wsiadła w samochód i pomknęła powoli w stronę Gdyni. Włodek posiedział jeszcze chwilę na mostku nad Brdom, przy wsi u Boga. Pomyślał sobie, że zaczyna się całkiem ciekawie ta przygoda z błogosławieństwami.